Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na partię, którą rozegrałem na żywo z arcymistrzem na pierwszej lidze szachowej drużynowe Mistrzostwa Polski. Miałem tę przyjemność zagrać z Tomsem, z Tomasem Kantany. Jest to łotewski szachista, arcymistrz, prywatnie mąż jednej z polskich szachistek. Bardzo sympatyczny człowiek i bardzo, myślę, że jedna z lepszych moich partii, która tutaj na tej lidze była, mimo że byłem totalnie bez formy. Partia trwała ponad 5 godzin, no analizy 5 godziny nie zrobimy, także spokojnie. Zapraszam serdecznie i tłumaczę już, o co chodzi. Zagrałem d4, skoczek na f6, odpowiedział przeciwnik, c4, posunięcie g6 i wiedziałem, że mój przeciwnik gra obronę Greenfelda, czyli za chwilę taki ruch d5 będzie zagrany. No to stwierdziłem, że nie będę grał jakichś teoretycznych ruchów na przeciwnika, tylko spróbuję jakoś zamieszać w tej sytuacji już na samym początku, żeby go wybić trochę z rytmu, tak troszeczkę psychologicznie starałem się podejść do mojego przeciwnika. Mimo że jest arcymistrzem, no to stwierdziłem, no hulaj dusza, piekła nie ma i zagrałem sobie h4. Taki ruch grał Rapport Richard z Peterem Schwidlerem ostatnio, jak analizowałem również na kanale. Bardzo ciekawe tutaj podejście, myślę, że ostre i bardzo mi się to spodobało. Po raz drugi już z arcymistrzem gram takie posunięcie w obronę Greenfelda. Najlepszym chyba tutaj, powiedzmy, przykładem jest to, żeby zagrać obronę królewsko-indyjską, grając na przykład C5. Tak silniki oceniają, że te pozycje są w miarę równe. Tak zresztą już grano, mi to odpowiadało, mogłem mieć równą pozycję, ale chodzi o to, żeby przeciwnika wybić z rytmu i byłem prawie pewny, że nie zagra królewsko-indyjskiej. Więc zagrał tu przeciwnik H6 i nad tym ruchem myślał sporo, bo jakieś 10 minut w debiucie już na trzecim posunięciem, czyli zaskoczenie weszło. Po tym posunięciu oczywiście można było zagrać inaczej, można było zagrać D5, ale po tym ruchu ja sobie bym wybił, skoczek by wybił i zagrałbym sobie E4, skoczek B6 i zagrałbym sobie H5. Ta pozycja byłaby prawdopodobnie też inna dla mojego przeciwnika, dla mnie wygodna, dla niego nie bardzo, przypuszczam, więc też byłoby ok. Dlatego te H6, ale H6 raczej nie jest dobrym ruchem według mnie. Oczywiście nie jest to jakiś błąd, ale jakieś takie... No, cytrynka, powiem w ten sposób. Mam tu skrzywioną minę, bo zagram sobie w pewnym momencie H5 i te pionki, jak staną pionki na H6 i G5, to będę, myślę, że bardzo zadowolony. Ta pozycja króla się bardziej otwiera. Tak sobie intuicyjnie pomyślałem. No dobra, lecimy dalej. Po H6 zagrałem skoczek C3, posunięcie D5 i po tym ruchu wybiłem, skoczek wybił, no i mamy teoretycznie Greenfeld. Mamy Greenfeld, chociaż tutaj pokazuje silnik, że to jest obrona królewsko-indyjska, ale to nie wierzę, nie wiem, zresztą nieistotne są chyba nazwy w tym momencie. Pod Greenfeld to podchodzi w każdym razie. No i stwierdziłem, gramy H5 od razu, przeciwnik G5, byłem już bardzo zadowolony. Nie chciałem grać takiego posunięcia teraz jak E4, bo po wybiciu bym wybił pionkiem, goniec G7 i mamy takie teoretyczne właśnie jeszcze struktury Greenfeldowskie. To jest dobra pozycja białych, ale nie chciałem tego grać po prostu, więc stwierdziłem, gram inaczej. Gram goniec D2. Tu mi się przygotowanie już skończyło, przyznam się szczerze, i improwizowałem. Lubię improwizować i wymyślać sobie posunięcia przy partii. Zajmuje to trochę czasu, aczkolwiek zawsze mi się to podobało i stwierdzam, gramy, trochę wybijamy z rytmu przeciwnika. Skoczek zagrał na B6, no i E3. Gram E3, żeby bronić tego pionka. Wiadomo, goniec zagrywa na G7, ale jeszcze tylko wspomnę, że ruch E4 jest ciekawy z oddaniem tego piona na D4. Jeszcze raz, E4, hetman bije D4. Nie chciałem tego za bardzo robić, bo to trzeba być w miarę przygotowane. Przygotowany na takie wybicie nie byłem, więc zagrałem po prostu E3. Goniec na G7, skoczek F3, teraz mamy prosty rozwój figur, skoczek C6, hetman C2. No właśnie, ten ruch jest dobry, mimo wszystko mówię dobry, dlatego że silnik się z tym zgadza i stwierdziłem, że zrobię długą roszadę. To znaczy, to był taki mój wybuch, bardzo, powiedzmy, no to byłoby bardzo ostre zagranie i takie pewnie niepoprawne, ale jeszcze miałem w zanadrzu wieża D1, żeby tutaj pilnować linii D i żeby nie dopuścić na przykład do ruchu E5. W tej sytuacji tutaj skoczek zagrał na B4. Jeszcze jedna rzecz mi się tu nasuwa, nie pozwalam zagrać gońcem na F5 i po ewentualnym gońcu na G4 nie mam tego związania, więc sobie tak zagrałem. Skoczek B4. Wydaje się groźne i byłem nieco zaskoczony, że mój przeciwnik tak zagrał, bo ja się tego ruchu w ogóle nie bałem. Gram hetman B3, A5 wspomaga skoczka, gram A3. No ja wiedziałem, że jest ruch goniec E6 z wtrąceniem. Zagrałem po prostu hetmanem na D1 z powrotem. I teraz
Zaskoczył mnie przeciwnik, bo zagrał skoczkiem na a6. Nie jest to za dobre posunięcie z tego względu, że skoczek tutaj nie ma żadnych super aktywności. Należało przede wszystkim skoczek wrócić skoczkiem na c6 i byłoby chyba wszystko w porządku, normalna pozycja. No dobra, po skoczek a6 byłem zadowolony, gram wieża c1 na wolną linię, wprowadzam sobie wieżyczkę. Po tym posunięciu roszada ze strony czarnych i skoczek e4 byłem mega zadowolony z tej sytuacji. Z tego względu, że pilnuję bardzo kluczowe pole c5 i tutaj skoczkiem w jakimś momencie mogę się tutaj ustawić. No dobra, ale jakieś ruchy tutaj przeciwnik jeszcze musi wykonywać. Ja mam w zanadrzu jeszcze wyprowadzenie gońca. Ruch a4, goniec na d3 i f5. Właśnie to mi się podobało, że jak zdążyłem zagrać gońcem, to zawsze chowam hetmana na e2 po ewentualnym gońcu na b3. No i w tej sytuacji zagrałem spokojnie, zagrałem skoczkiem na g3. Mogłem spróbować w ten sposób, ale jest jeszcze jedna taka ciekawa opcja, ostrzejsza, godna uwagi. I teraz trochę żałuję, że się nie zastanowiłem troszeczkę dłużej nad tą sytuacją. Bo można było zbić na g5, nieoczekiwanie. No i właśnie wykorzystanie tego pionka. I po wybiciu na g5 skoczek mógłby wybić dwa piony za figurę z atakiem. Na przykład pogoniec b3, hetman f3 wchodzi na przykład na g3 za chwilę hetman. No tutaj się robi groźnie, grozi h6. Na przykład goniec mógłby zagrać na h6 w tej sytuacji. Po tym posunięciu na przykład hetman g3. I tutaj tego króla staram się jakoś atakować. Na przykład król ucieka. Skoczek F3. No dobra. Dlaczego uciekam skoczkiem? No, staram się go jakoś przerzucić przede wszystkim na H4 i na przykład na G6. Co by było ciekawe. No wieża G8 raczej w grę nie wchodzi, bo jest hetman na E5 i tutaj zbieram kolejne pionki. Byłoby świetnie. Z groźbą tam potem mata na H7. Więc na przykład wieża F6 i skoczek H4. No jakbym się doliczył do takiej sytuacji, no też ciężko powiedzieć, czy bym na tę sytuację poszedł. Możliwe, bo to jest bardzo dobra pozycja białych. Perspektywy są ogromne i no po prostu wszystko wskazywało na to, żeby grać i poświęcić tutaj na G5. No nie poświęciłem. Postanowiłem jednak zagrać spokojnie z arcymistrzem, stabilną. Wiedziałem, że mam małą przewagę, ale właśnie stabilną, spokojną, to przeciwnik musi się napocić. Goniec na B3, to znaczy przeciwnik grał pewnie, może nie pod presją, ale pod presją wygrania, no bo ja dla niego byłem leszczem, a tutaj w tej sytuacji to myślę, że to on chce wygrywać. Ja sobie spokojnie, stabilnie wyprowadzam figury. Hetman E2, posunięcie E6, zrobiłem kulturalnie roszadę, skoczek D7, jakoś ten skoczek przerzuca się, manewruje, próbuje tutaj przeciwnik te figury lepiej ustawiać. No i teraz zagrałem goniec C3, z tego względu, że staram się wprowadzić gońca na te diagonale, żeby on był bardziej stabilny, trzymał posunięcie E5. Przyznam się, że głęboko nie wchodziłem w tę pozycję, a trzeba było pomyśleć, bo można było zagrać inaczej, lepiej, prościej. No, zobaczcie, że można by było na przykład zagrać goniec C4. I po każdym wybiciu na B3, ten pionek na B3 jak stanie, to ja tego pionka prędzej czy później zbiję prostym manewrem, hetmanem na przykład. Więc na przykład jakby tutaj czarne wybiły na C4, wybijam hetmanem i zobaczmy, że mamy atak na dwa pionki. W tej sytuacji tutaj na przykład jak hetman by zagrał na E7, zdejmuję pionka na A4 i gram sobie spokojnie w szachy, bo w skoczek C5 na przykład jest hetman C2, wszystko się trzyma. Tu widzimy, że wieża by atakowała hetmana oczywiście. Pion więcej, lepsza pozycja, można by było świetnie grać. Ale nie, Krzysztof gra inaczej. No ale to też nie jest zły ruch, oczywiście goniec C3 jest całkiem w porządku. C5 ze strony przeciwnika, właśnie, przeciwnik nie wytrzymał i rzucił się do centrum. Ja się tego nie boję, ten goniec się teraz przydaje przede wszystkim. I teraz właśnie zagrałem goniec C4. Dobry ruch, po wybiciu dzieje się ta sama historia praktycznie. Więc hetman zagrał na B6, ale według silników ten ruch już jest mało dokładny. Co ciekawe, bardzo ciekawy ruch pod tytułem wieża z F na D1. W ogóle pod uwagę nie brałem, no bo kto by oddał tak po prostu jakość, ale za cenę tak potwornego gońca, który strzela w piona, który jest osłabiony, bo jeżeli ten pion by stał na F7, no to wieża F1 już by tak mocno nie działało. Bardzo takie ciekawe zagranie wieża D1, ale komputerowe. Kto by wymyślił taki ruch? No oczywiście wybiłem na B3, pionek wybił. Jakby wybił hetman, to samo gram co w partii, czyli wieża z F na D1. Teraz mi się już bardzo podobało, wiedziałem, że jest dobrze. Przeciwnik zagrał niemrawo wieża C8, co się wydaje dobrym ruchem, ale po tym ruchu możemy już przejść do
świetnych działań, jak zagrać białymi, żeby uzyskać jeszcze większą przewagę, powiedzmy. I to jest ruch D5 oczywiście, moi drodzy. Ruch D5 bardzo podważa pionka E6, osłabia punkt F5, stara się wymienić gońca G7, który jest jedynym obrońcą króla czarnego, więc to wygląda bardzo dobrze dla białych i byłem tutaj naprawdę pewny siebie. Wiedziałem, że jest bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Okej, ale lekceważenia przeciwnika absolutnie nie było. Nie było już czegoś takiego, że już sobie gram tam spokojnie, wygram z arcymistrzem, już wpisałem sobie punkt w głowie. Nie, 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 nic takiego się nie działo. Wiedziałem, że trzeba zachować tutaj koncentrację do samego końca. Skoczek zagrał na C7 w tej sytuacji. No i proste wybicie na G7, król wybił. Tutaj już grałem praktycznie od ręki 3 posunięcia, bo wiedziałem, że tak grać trzeba. Znaczy po wybiciu tutaj już wiedziałem, jak się mniej więcej ustawić. Komputer się ze mną zgadza, więc tym bardziej się cieszę, że wszystko poszło po mojej myśli. I hetman D3. Z prostym atakiem, bezpośrednim, wzmocnienie ataku na te 3 punkty. To wygląda świetnie. Komputer wskazuje plus 4,5. Pozycja wygrana białych. No wygrana. Przy takiej ocenie komputera jest to wygrana białych. Ja wiedziałem, że to jest wygrana. Tylko kwestia dociśnięcia. No, co jest właśnie bardzo trudne w szachach. Wieża F7. Przynajmniej dla mnie jest to trudne. Wieża F7 i po tym posunięciu stwierdziłem, tak lekko się obruszyłem, oczywiście wewnętrznie, zewnętrznie nic nie pokazywałem po sobie. No przecież biorę pionka za darmo, bez żadnego wysiłku, poprzez ruch skoczek F5. Tak też w partii poszło i uwaga, jest to dobre posunięcie, ale niestety jest lepsze w tej sytuacji. Niestety, dlatego że nie dostrzegłem i nie policzyłem i nie przyłożyłem się troszeczkę do głębszych analiz. Powiem szczerze, no partia troszeczkę nabierała już powiedzmy długości gry i zmęczenie dawało pewnie o sobie znać, chociaż nie powinno. No to jest właśnie kondycja. Kondycja jest bardzo ważna. I teraz można byłoby zagrać, myślę, że świetnie. Mianowicie E4. E4, dobry ruch, który daje dużo możliwości. Po ruchu F4 skoczek na F5 stoi rewelacyjnie, a po skoczek E5 ja po prostu wymieniam i znowu wybijam na F5, więc należałoby wybić, skoczek by wybił i są dwie groźby. Są widełki i jest druga groźba, której po prostu nie widziałem, bo ja ten ruch E4 generalnie troszeczkę rozpatrywałem, ale tak bardzo powierzchownie. Nie widziałem drugiej groźby, bo na przykład po wieża na F8 tak można byłoby zagrać. Istnieje taki ruch jak skoczek G5 i to trzeba było przewidzieć, bo po tym posunięciu na przykład skoczek na G5 są widełki, a na przykład hetman F6 to niespodziewany, mat na H7 by się pojawił, no więc hetman F5 byłoby prawdopodobnie zagrane, no co się wiąże z wymianą i skoczek, przepraszam, nie skoczek na E6, bym oddał figurę, rozpędziłem się, wieża D7 oczywiście. Totalnie wygrana pozycja, więcej pionów, zbieram skoczka, zbieram kolejne pionki, tutaj F3 trzymam wszystko. No i koniec gry. Byłby. A ja zbiłem skoczkiem na F5. W tej sytuacji wieża wybiła, a to było wszystko i tak dobre. Wybiłem hetmanem, stwierdziłem, wymieni hetman, jest świetnie, no ale hetman nie wymieni, wiadomo, wieża wróci na F7. No i mogłem wybić na E6, ustawiając skoczka na E6, który nie miałby dobrej opcji. Ale jakoś, nie wiem dlaczego, stwierdziłem, że skoczek na E6 będzie stał dobrze i dam przeciwnikowi jakiś tutaj wiatr w żagle. Nie. Ja zagrałem sobie tak. Znaczy, powiem w ten sposób, to cały czas jest dobra i wygrana pozycja białych, tylko z malutkich moich posunięć tutaj małe, powiedzmy, niedokładności, znaczy niedokładności. Ocena i tak jest plus 3, to jest wygrana. Tylko jakby powiedzieć, psychologicznie troszeczkę powiedzmy się rozkładam, można by rzec, a przeciwnik nabiera pewności siebie, mimo że te ruchy i tak są dla niego takie, które nie dają mu powiedzmy ratunku w tej sytuacji. Po wybiciu skoczek E8. No właśnie, ten skoczek zmierza na pole F6. Ale to wszystko się zgadza. Tu można było dać szacha przede wszystkim. A wieża B6 też jest w porządku. Tak też poszło. Skoczek F3. No właśnie, poszedł mi na tego piona. Teraz jest kluczowy moment, no bo ja wybiłem na B3, biorę pionka, myślę, wezmę na B3, nie będę miał problemów jakichś tutaj, że ten pionek mi tam skrzywdę ewentualnie w przyszłości zrobi, a przeciwnik weźmie mi pionka na H5. No ale można byłoby zagrać znowu lepiej. No i to jest kara za to, że nie pomyślałem dłużej, bo cały czas możliwości się pojawiają. Mianowicie skoczek na D4 byłby świetnym ruchem.
nie można wybić, bo tam wieża wisi. Więc w tej sytuacji, jakby skoczek wybił mi pionka, taki był plan prawdopodobnie, no taki był plan czarnych, no to świetne G4 i pozycja się sypie dla czarnych, bo skoczek F6 i skoczek F5. Pozycja się kończy. Znaczy partia się kończy, bo tutaj po prostu już są widły. No, nie widziałem tego, jakoś takie zaćmienie umysłu, ciężko stwierdzić. Chociaż, no nie wiem, no to nie jest tłumaczenie, ale no tak to już w szachach bywa. Po tym posunięciu, jak już mówiłem, wybiłem po skoczek, przepraszam, po tym ruchu wieża wybiła na B3, skoczek wziął mi pionka. Ja wieża B6 z powrotem trzymając tutaj szóstkę, skoczek wrócił. Za dużo ruchów dałem przeciwnikowi tym skoczkiem. I skoczek zagrał teraz na D4. No teraz to już się nie sprawdza, bo tutaj skoczek ruszył mi na G4 i na F5 nie mogę zagrać. Można by było w tej sytuacji zagrać na przykład skoczkiem na E5, co byłoby zdecydowanie lepsze. Czyli tak psychologicznie uspokoić trochę tą grę. No bo atakujemy, atakujemy, atakujemy i w pewnym momencie trzeba się zatrzymać. Mam pionka więcej, trzeba było ustabilizować pozycję. To jest takie arcymistrzowskie super podejście. No, ja tym arcymistrzem nie jestem, więc... Ale wiedziałem, że tak mniej więcej można by było próbować. Czyli na przykład wieża E7, skoczek C4. Skoczek C4 stoi wyśmienicie. I na przykład po wieża D8 próbować zagrać F3. Trzymać wszystkie pola. Tu wieża wejść nie może. Skoczek na te pola nie może wejść E4, G4 i króla podprowadzić za chwilę. A na przykład po skoczek D5, jakby tutaj miałbym atak, to jest wieża B3 i się wszystko pięknie trzyma. Jak B5 to wybijam po prostu i kolejnego piona czeszę. No, tak nie poszło. Szkoda. Szkoda, żałuję troszeczkę. Po skoczek D4 skoczek zagrał na G4. No i stwierdziłem, przechodzę do końcówki wieżowej. Nie widziałem tutaj jak mniej więcej grać. Można byłoby nawet zagrać skoczek F3, przyznać się do błędu, wrócić i grać dalej w szachy. No ale ja stwierdziłem, idę na uproszczenia i biję na C5. Po wybiciu jest skoczek E6, król zagrał na G8, wybiłem, wieża wybiła, no i wieża B4. To wszystko widziałem, atakuje skoczka, który broni wieżę. Wieża na C2 musi zagrać, więc wybiłem, wybicie i wieża B4. No i stwierdziłem, no tak do B5 te pozycje widziałem już daleko. No i stwierdziłem, że mam wygraną wieżówkę, zagram G4 i jest dobrze. G4 jest oczywiście dobrym ruchem, bo to trzyma pionki. No ale wieżówki są trudne. Ta pozycja już jest taka plus 0,80, więc widzimy, że bardzo dużą przewagę wypuściłem według silnika. Król F7 zagrał król F2. To są ruchy chyba dosyć proste z jednej i z drugiej strony. H5, wymiana. Trochę mi umknęła ta wymiana, nie wiem dlaczego. No mówię, tak czasem w szachach bywa, że coś umyka. Im więcej redukcji pionów, tym łatwiej czarnymi zremisować. To jest pozycja oczywiście dla białych bardzo bezpieczna, ja tu remis mam zawsze. Zagrałem królem na G3, wieża zagrała na E5, król F3, wieża na C5 i znowu król G3. Mogłem próbować grać od razu E4, wykorzystać przewagę tego pionka, że on jest wolny i próbować rozpychać się tym pionkiem. No ale kwestia liczenia. Wróciłem królem, wieża znowu F5, na E5 i wieża zagrała na B3. Wieża zagrała na C5 w tej sytuacji, zagrałem E4 do góry, król na G6, król G4, no, mówię, idę do przodu troszeczkę, przemieszczam się do przodu, powolutku, powolutku i dam radę. Wieża na E5, wieża znowu na B4, wieża C5, znowu zagrałem z powrotem, takie sprawdzanie przeciwnika. Oczywiście ta powtórka ruchów nie jest spowodowana tym, że ja chcę remis, tylko próbuję przeciwnika sprawdzać. Po tych posunięciach król H6, wieża E2, król G6, no i król F3. Tutaj powtarzamy ciągle ruchy. B4, no i to jest kluczowy moment. Ja w tej sytuacji zamyśliłem się na jakieś 20-30 minut około, bo nie wiedziałem za bardzo co zagrać. Tu już się godziłem w zasadzie remisem w myślach, bo po wybiciu na B4 jest totalny remis. No tak w partii poszło. Można byłoby praktycznie jeszcze próbować grać A4. Ten ruch B4 bardzo ładny ze strony przeciwnika, no ale po tym ruchu jest B3, żeby przeciąć komunikację pionów i po wieża E3, na przykład wieża A5 po wybiciu, tak, tak, szach. Teoretycznie można by było próbować iść pionem, jakieś sztuczki jeszcze ewentualne. No można by było próbować, ale to jest remis. Według silnika arcymistrz myślę, żeby nie wypuścił. Aczkolwiek czarnymi na pewno trudniej jest się bronić niż białymi to wygrywać. No tak nie poszło, tu już się pogodziłem z remisem po wybiciu. Wieża zagrała na B5, ale myślę sobie gramy E5. Jak mi weźmie piona, to idę tym pionem jeszcze do góry i próbuję wygrywać.
Oczywiście bicie na b4 też remisuje, warto sobie zobaczyć. Przeciwnik zagrał praktycznie bez myślenia, to też jest ok. Po szachu król e7 zagrałem królem. Jeżeli wieża by wybiła, to wybijam pionka. No, wieża zagrała na d5, wieża e4, broni piona, wieża b5, król h5. No i myślałem, że przeciwnik mi po wieża teraz d5 i król z powrotem na g4, wieża b5 i wieża a2. Ja myślałem, że weźmie piona. No niestety przeciwnik był sprytniejszy. Po co mu pionek, jak może trzymać tutaj tego i trzymać też linię piątą. No po tym zagraniu wieża zagrała na e3, wieża b5, król h5, wieża d5 z powrotem, wieża g3, no i tutaj po wybiciu po prostu wziąłem piona, godząc się z remisem. Jak zremisować te pozycje czarnymi? Otóż prosta wymiana wież i król e5 gwarantuje remis bez żadnych problemów. Król g4 na przykład, jakby było zagrane. Tutaj się w tej sytuacji zgodziliśmy na remis, ale po tym ruchu jest po prostu takie proste granie. Nic tutaj nie można było zrobić tak naprawdę. Mimo wszystko byłem zadowolony z remisu, niedosyt wielki pozostał, no ale jak to jest, jak ktoś jest bez formy, to wiadomo jak to bywa. Aczkolwiek byłem zadowolony z partii. Dzięki serdeczne za oglądanie, trzymajcie się, cześć.